halo, teraz mnie słychać. Pytanie, czy było mnie słychać wcześniej. Ale teraz mnie słychać na pewno. Albo będzie mnie słychać, albo czy będzie było mnie słychać. Teraz na pewno będzie mnie słychać, także ja trochę głośniej będę mówił, bo żeby potem się nie okazało, że ten, bo ja teraz skupiałem. Umiernik pomiaru głosu mi w ogóle nic nie pokazuje. Dobra. Tu nie mnie gada. A co? Wjeżdżamy. Wjeżdżamy na Bydgoszcz-Węgnowo. Następny Solec Kujawski po drodze APO. To jest najlepsze, te czerwone za rogiem, nie? To już nie jednego zmyliły. To jest te czerwone na torzowo. Kupiłem sobie kubek Contigo, tak jak mi polecała z jedna z widzek, osób komentujących. To już godzinę temu robiłem sobie herbatę. Ciekawe, czy ciepła jeszcze. O kurde, gorąca. Aż seryja popatrzyłem. Jeszcze ciepła. Tak, gdzieś teraz.
udamy się do pierwszego APO przed Solcem. Gdzie jest zielone? No to już mi uciekł. No możemy gonić gada. Następna stacja Solec Kujawski. Nowa oś, piątki 550. Ja na kanału, jak wygadzasz. Jak? Zgłasza się Łęgnowo do trzech piątek 250. Słyszymy się dobrze. I przechodzi na momencie. W górę zwalnia się odstęp. Ja mnie słyszę dobrze, czy piątki 250. Pociąg numer 556-83 gotów do odjazdu. Ten APO tutaj to jest zbawienie, pamiętam. Ja pamiętam kiedyś, jak to było, jak były tylko odstępy od stacji do stacji, jak to było ciężko się przycisnąć gdzie. A teraz piękna sprawa. Wyczyszczę sobie ręce, jak tak stoję, to mogę. Jak stoję, jak tak jadę, to mogę sobie ręce wyczyścić. Wjeżdżamy do Solca. Pozdrawiam serdecznie Macieja ze Solca i Sławka. Moje robią fajne zdjęcia. Przelot w Solcu. Następny przystanek po... nie no, to by tam to nie lapo. O, Przyłubie. A potem Cierpice i to. I do pieca, hop. Bierzemy sobie też urządzenia, naklejki. Przeszło 2 miesiące, stała w PES-ie na awarię. To, że jest po P4, to jest na gwarancji.
powoli zbliżamy się do Przyłubia.
na horyzoncie pojawiła się tarcza ostrzegawcza do semafora wjazdowego Czerwice i tarcza jest zielona, więc wjazd podany. Torunia 115 365 uszkodzone SSP. Będziemy polować. Powoli przyhamujemy.
myśl. Wjazd na TRB podany. Tego najważniejszego nie powiedziałem. No ale... Na razie na te nosy, na te ranie nie ma wjazdu. Ra 515-006 wjazd poszedł. Przy tym 40 i przy następnym też 40. Kujawski. 40 będę wskazać.
to jest Brzoza, Otłoczyn, Aleksandrów. Tutaj jest 60. Uwaga, bo jadę. Wiadukty się naprawiają, wow. Dzieje się. No, mi się wydaje, że tutaj tą bocznicę robią na zlecenie MON-u. Wyjazd podany. Semafory były mniej więcej jak ta tutaj były, jak ta siwa skrzynka. To były semafory wjazdowe do Torunia. A teraz zmienili, przenieśli je dalej, żeby wydłużyć drogę hamowania na... bo zawsze na wjeździe odpłótna była 40 ze względu na krótką drogę hamowania. Teraz już jest wydłużona i to dosyć znasz.
Zabrzozie przelot. Ty masz szerzej na kaliski, nie masz? Nie, masz to do stracji. I następny odłoczyn. Wskazałem do 40. Osiemset dwanaście i 3 zera w Aleksandrowie. Jest. Tą chwilę. Pan pojedzie po osobowym, tak około 9:30. To słabo pana słychać. Godzinę dopiero. Tak, bo 9:17 jest pośpieszny, tam jeszcze jedzie Luzatek, także po osobowym spokojnie pojedziemy. I wjechaliśmy do odpoczyna. Wyjazd podany.
I wyjazd podany w stronę Aleksandrowa, ale tu jest zwolnienie. Materiał się ukaże, bo jeszcze tego nie planowałem, ale życzę wszystkim wesołych świąt.
Stoi na wszystko. Stycznia zmienia się rozporządzenie dotyczące wymagań zdrowotnych na stanowisko maszynisty. Zachęcam do zapoznania się z tym rozporządzeniem, bo wiele osób, które odpadło na wzrok, ma teraz szansę na jeżdżenie. Ja na przykład w tym momencie przestałem się martwić, że mogę odpaść na wzrok. Chyba. No bo plus 5 i minus 8, no to dosyć sporo chyba. Chyba, nie wiem, nie znam się. Ale mam nadzieję, że wielu z was spełni teraz swoje marzenia. Równolegle zmienili przepisy na świadectwo i licencję, no bo jedno drugiego się kupy trzyma, więc musieli to zrobić. Więc życzę powodzenia wszystkim tym, którzy marzyli o tym, żeby jeździć, a odpadli na wzrok. Mały szczegół, ale jakże ważny. A tymczasem minęła godzina jazdy od Bydgoszczy Głównej. My już dojeżdżamy do Nieszawy, Waganiec. Nad autostradą A1, teraz przejedziemy pod autostradą A1. Po prawej widać, że wiatraki stawiają. Graliście już w Cibraila? Ja też grałem. Mam mieszane odczucia, parę rzeczy bym zmienił, ale chyba nagram parę materiałów z tego, bo myślę, że warto. Warto na pewno tą grę zakupić, aczkolwiek wymagania sprzętowe są też dosyć już konkretne. Zresztą, która gra na dzisiejsze czasy nie ma wymagań konkretnych. Też trzeba przyznać. Ale moim zdaniem powinni wprowadzić tryb jednoosobowy na razie, żeby ludzie się nauczyli gry, a dopiero później multiplayera. Nieszawa, Waganiec na bok, albo szybowanie boku, zaraz się okaże. Kto 515-006 do Waganica? 515-006. Jedziemy Waganicem po górym, dodatkowym numer 4, zgodnie ze wskazaniami. Prosiłbym sygnał opatrzność tu na wjeździe, bo mam pracownika na rozjazdach. Hałasować i uważać, i będę wskazany.
Dobra, to zwalniamy. Dolne, ciągłe, przy tym 40, przy następnym również 40, tu 60. Dzisiaj materiał w sumie za dnia do Trzepowa, ale starczy do Kłodna. Uwierzcie mi, nagrałem ostatnio materiał Cienin, Cienin pod Trzepowo, 3 godziny, no przynajmniej na starym laptopie, długi render, długo dodawane, zobaczymy jak będzie się sprawowało to na nowym sprzęcie. A my jedziemy na prawo, wedle wskazań, wedle tego co powiedział pan dyżurny. Wąskotorówka jeszcze działała, a teraz po wąskotorówce zostało tylko wspomnienie. I wyjazd podany w kierunku Włocławka Brzezia.
zwykłe mój kufer. Ale trzymaj się. Wosowej Krzesie. Kurs nam zostało około 60 km.
zbliżamy się do Wocławka Brzezia. Też widać, że będzie nastąpić zmiana, przesunięcie semaforów, bo i tarcze są przesunięte.
Ja spadałem do Wocławka. Piątki 67, gotów do odjazdu. I bez wyjazdu. Wocławku. Wocławek 515-006 będzie wyjazd. Mechaniku, będzie na sygnał zastępczy, ale muszę zamknąć przejście. Tak ślisko, ludzie zejdą dopiero. Dobrze, dobrze, przyjąłem, tu zwalniam. PC15006 podaje zastępczy na wyjazd dla pana. Można podawać zastępczy na wyjazd. Captrain. Wyjeżdżamy w kierunku Czerniewic.
będzie 60, więc trzeba by zwolnić. Zbliżamy się do setki. Thank you.
Koło autostrada A1. Widzę, że w kaliskach mruga.
11006 Ludem w Kaliskach na bok. Czekamy za odpowiedzią. Na bok czekamy. Wskazam do